Rada Powiatu kilkanaście lat temu podjęła taką uchwałę. Obecnie w tej kadencji pani starosta zwróciła się do Rady Miejskiej po raz kolejny o opinię. Rada Miejska już w zeszłym roku podjęła opinię pozytywną o zniesieniu strefy ciszy na jeziorze Rogoźno i na jeziorze Budziszewskim. Aczkolwiek Rada Powiatu się zmieniła, starosta się zmieniła, wystąpili po raz kolejny z prośbą o opinię do Rady Miejskiej. Rada Miejska poprzedzają całą decyzję, opinię Rady Miejskiej poprzedziły dwa spotkania w Urzędzie Miejskim, które zorganizowałem w marcu i w kwietniu, gdzie były zaproszone różne instytucje, m.in. Klub Żeglarski Kotwica, m.in. WOPR, Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, Stowarzyszenie Natura Budziszewko i również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Rogozińskie. Także i większość tych instytucji była za tym, żeby znieść ten zakaz. Taką właśnie opinię tych wszystkich instytucji przedstawiłem Radzie i podczas ostatniej sesji Rada 14 głosami za przy 14 obecnych, czyli jednogłośnie podjęła pozytywną opinię odnośnie zniesienia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Opinia ta była wyrażona w taki sposób, że poza tym, że zostanie, że chcieliby, żeby ten zakaz został zniesiony, to że wyznaczone będą strefy, w których będzie można tych jednostek używać i też niektóre instytucje czy organizacje mówiły o tym, żeby podzielić to na różne dni czy godziny, wyznaczyć różne dni, godziny, gdzie będzie można pływać tymi jednostkami i też Rada Powiatu, podejmując taką uchwałę, bo ostateczna decyzja należy właśnie do nich, żeby też wzięła to pod uwagę. Zniesienie tej strefy na pewno jest punktem naprzód, jeżeli chodzi o rozwój turystyki. Mamy przepiękne jeziora, gdzie w okolicy naprawdę nie ma oborniki, nie mają jeziora, czy czego nam poniekąd trochę zazdroszczą. Jest to jezioro, jest bardzo piękne jezioro i miejmy nadzieję, że zostanie to w dobry sposób wykorzystane, to zniesienie strefy ciszy. I nie ukrywam, że też, żeby z rozwagą to było zrobione i z rozwagą, żeby te motorówki czy skutery wodne, żeby były używane.